Witam wszystkich w kolejnym filmie na kanale, w kolejnej recenzji i dzisiaj znowu jest ze mną Adi. Witam cię serdecznie ponownie na kanale. Witam, kolejny. Witam. I jako, że nie wiem zbytnio co więcej powiedzieć, to po prostu jest to recenzja Batmana. Batman. Co można tu powiedzieć na wstępie? Ja powiem szczerze tak krótko, że Batman jest takim dość nietypowym filmem, szczerze mówiąc, ale o tym więcej wam powie Adi, bo więcej na temat jego nietypowości będzie wiedział. Tak, właśnie. Fajne jest w tym filmie, że po pierwsze owiał się bardzo fajną historią, to na pewno. Jakby po wyjściu zwiastuna naprawdę dużo zaczęło się po prostu kręcić wokół tego, że naprawdę tak jakby, nie wiem, jak został obsadzony Pattinson w 2019 roku, no to ludzie bardzo sceptycznie do tego podeszli po prostu i no nie został on przyjęty dobrze. Tutaj po premierze pierwszego zwiastuna ludzie naprawdę potrafili uznać, że jest to najlepszy film o Batmanie, jaki wyjdzie, mimo że do premiery został jeszcze daleko. Potrafili nawet go, nie wiem, porównać do No Way Home, które bije takie, a nie inne wyniki. No fabułę, no nie oszukujmy, ma bardzo prostą, ale za to fajną. No ale także na TikToku bardzo dużo filmów, jak przewijałem, czasami było widać, że Batman wygrywa pod każdym względem z No Way Home, mimo że nie wyszedł. Ale o samym filmie, naprawdę fajny klimat, odskocznie od tamtych, bo mimo że tamte również były mroczne, tak jakoś tutaj było to naprawdę mocno czuć, ten kryminał, jakby to życie w mroku, ten po prostu nieustający deszcz w Gotham naprawdę świetnie wyglądało, mimo że nie jestem jakimś wielkim fanem DC. Tak naprawdę po tym Batmanie myślę, że byłbym w stanie zostać takim fanem Batmana, bo naprawdę fajnie to wyglądało, mimo że było to 3 godziny i bałem się, że naprawdę będzie mega nudny film. Tak naprawdę no, siedziałem w tym fotelu i szczękę miałem cały czas jakby opadniętą. Nagłośnienie, efekty dźwiękowe. Jeszcze jak się dowiedziałem, że na przykład scena z pościgu z pingwinem była w ogóle bez efektów specjalnych, no to no kurde, Marvel na pewno by ich użył i to nie w jednym miejscu, a to taka niespodzianka. Więc to jest jednak dowód, że można zrobić bardzo dobrze wizualną scenę bez efektów specjalnych. No tylko wiadomo, trzeba trochę czasu poświęcić, żeby uzyskać taki dobry efekt. No ale jak widać, wizja Matta Reevesa tutaj bardzo dobrze gra w tym świecie i no, naprawdę dobrze wykonany film, moim zdaniem, jakoś. To ja ci tu dorzucę ciekawostkę. Nie wiem, czy chyba ci i w prywatnych rozmowach nie mówiłem, że jeżeli chodzi o efekty specjalne, to wiesz, kto za nie odpowiadał? Nie wiem. Industrial Light and Magic. O, tego nie wiedziałem, szczerze. A ja wiedziałem. Jeżeli widzowie nie wiecie, ta firma odpowiada za efekty specjalne w Gwiezdnych Wojnach, bo jest to autorska firma, która powstała, żeby tworzyć efekty specjalne dla pierwszych Gwiezdnych Wojen. I teraz ta firma odpowiadała za efekty do Batmana. Wiedziałem sam, nie wiem, czy to specjalnie trzymałeś tutaj, żeby mi powiedzieć? Dokładnie tak. Wiedziałem, że to będzie dany moment, żeby ci o tym powiedzieć. To szczerze, byłem pewien, że wiem wszystko. A widzisz. No ale dobrze, tak jak powiedziałeś o stylu filmu i klimacie. No jak najbardziej, właśnie ten film jest taki mroczny, właśnie tak bardziej mroczny niż te poprzednie, gdzie jeżeli o mnie chodzi, ja też jakoś... Znaczy tak, na samym początku, jak wcześniej gdzieś tak z filmami bardziej więcej zacząłem żyć, to ja nie byłem ani bardzo fanem DC, ani Marvela. Oglądałem jedne i drugie. Teraz było tak, że właśnie obejrzałem ten film, zobaczyłem, że jest taki mroczny i jakoś aż tak mi ten klimat nie podchodzi. Dlatego też może bardziej rozumiem, dlaczego Marvel bardziej mnie przyciąga, ale muszę przyznać, że ten mrok mimo wszystko wygląda ładnie. Chociaż nie jest to typ filmu, który ja mu oglądam na co dzień, to fajnie było właśnie tak do odmiany go obejrzeć, bo było to naprawdę bardzo fajne. Mówiłeś tutaj też właśnie o efektach specjalnych, no to ja powiedziałem też tą ciekawostkę. Obraz, udźwiękowienie jak najbardziej też naprawdę fajnie to wszystko grało, naprawdę. Jako ciekawostkę mogę dodać, tylko wiem, że ty tego filmu na pewno nie widziałeś, ale jak ktoś tam oglądał, będzie może wiedział. Ale właśnie na przykład Czarna Wdowa miała absolutnie taki sam budżet, no absolutnie może nie, ale no bardzo zbliżony albo taki sam budżet jak Batman właśnie. No a jednak tu widać jednak, że można zrobić lepszy film bez efektów. Znaczy no bez efektów, po prostu z mniejszą ilością i w takiej samej cenie i naprawdę jakościowo można zrobić lepszą produkcję. No niestety Czarna Wdowa była takim średnim filmem i dzisiaj jakby fabularnie no, mi jakoś nie odpowiadał, no i tymi efektami też jakoś nie za bardzo, no nie grzeszyła na pewno. Dlatego to też właśnie wielki plus dla Matta Reevesa i dla tej jego wizualnej, po prostu dla jego wizji tego filmu. Naprawdę bardzo fajnie zilustrowany. Tak, zdecydowanie też wizja. Właśnie też gdzieś słyszałem o czymś takim, że on właśnie miał tą swoją wizję na Batmana, ale podobno on sam jest wielkim fanem Marvela. Tylko, że on ma takie pomysły na filmy, których by w Marvelu nie mógł zrealizować, bo tam jest jakiś taki konkretny pomysł. I dlatego pomysł swój przyniósł właśnie w Batmana i stworzył właśnie ten film.
To też mnie w sumie zaskoczyłeś, bo też tego nie wiedziałem. Zostawiłem sobie tak specjalnie na tutaj rozmowę. No ale dobrze, generalnie w wielkim skrócie po prostu tej części rozmowy po prostu z tym filmu, klimat, obraz, udźwiękowienie, efekty specjalne, wszystko po prostu razem wszystko tworzy mroczny film, który jest naprawdę bardzo dobrze wykonanym mrocznym filmem pod tym względem. Może teraz przejdźmy... Fabularny. Tak, jak najbardziej. I jeżeli chodzi o fabułę, to może przejdźmy do postaci, bo tutaj no postacie przede wszystkim o dwóch postaciach chciałbym z tobą porozmawiać. Zacznijmy od choćby tytułowego Batmana w roli Roberta Pattinsona. Pattinson się mówi, nie Pattinson chyba, jeżeli się nie mylę. To, jeżeli o niego chodzi, to ja bym tutaj zaczął od niego, no bo sam już zacząłeś temat, że na początku nie był on jakimś wyborem, który ludzie by akceptowali, a teraz jest możliwość, że będzie on uznany jako najlepszy Batman, więc no tutaj fajnie byłoby tutaj coś więcej powiedzieć. Co uważasz o właśnie Batmanie w roli jego Pattinson? Ja ogólnie właśnie tak szczerze się wypowiem ogólnie o Batmanach, jakie oglądałem, bo nie będę oszukiwał, że ja wcześniej w ogóle prawie, że z Batmanem nie miałem styczności, ale próbowałem i właśnie o tym teraz powiem, że tak, z Keatonem nie oglądałem, z Michaelem Keatonem tych Batmanów takich z 92 czy tam któregoś, nawet nie próbowałem tego oglądać, bo słyszałem, że jakoś te filmy same dobre w sobie nie były. Potem są te podobno najlepszy Batman, jak słyszę i tam widzę po prostu na różnych forach internetowych, czy tam na TikToku, tam właśnie gdzie tego jest najwięcej. Cała jakby trylogia Mrocznego Rycerza, tego między 2005, a nie wiem dokładnie, którym szczerze, nie sprawdzałem. Po prostu chodzi o Mrocznego Rycerza, tak? Ona jest podobno najlepszą trylogią, a już szczególnie film po prostu The Dark Knight. Sam rycerz. Sobie. Tak, Mroczny Rycerz jest bardzo dobrym filmem, to trzeba przyznać też. Znaczy tutaj tak, nie sam Batman. Ale... Osobiście, jeżeli chodzi o Mrocznego Rycerza, tak tylko napomknę, że bardziej Joker w Mrocznym Rycerzu. Tak, no jednak Joker to chyba najbardziej ikoniczny, jeżeli chodzi ogólnie o tą trylogię. Tak, jak najbardziej. No po prostu Heath Ledger po prostu moim zdaniem świetnie zagrał akurat, przyznam, bo widziałem po prostu bardzo dużo klipów z tego filmu, jak próbowałem go obejrzeć, o czym właśnie chciałem powiedzieć, że w porównaniu do tego na obecnym filmie, grając teraz w kinach, nie chciało mi się spać. Przysięgam, że jak próbowałem obejrzeć pierwszy film z trylogii Mrocznego Rycerza, to po prostu jakoś nie mogłem w ogóle... Pierwszych 5 minut to będzie, bo tak był jakiś nudny, był, strasznie się ciągnęło wszystko. Nie, może to być źle odebrane, to teraz mówię, ale no po prostu takie jest moje zdanie. Jakoś tak strasznie nudził mnie ten film. Jakiś tak się ciągnął, taki mdły był, za przeproszeniem. No ale to wiadomo, film musi się rozkręcić. To jednak były po 2,5 godzinne filmy, one potrzebują czasu, żeby nabrać jakby tempa akcji. No ale jednak tutaj była taka sama sytuacja, film był nawet dłuższy, a jakoś nie ciągnęło się tak w nieskończoność. To od razu... Film się zaczyna i jest akcja, coś się dzieje, jest jakby to ciekawe. I zaczyna się akcja właśnie, w której bierze udział już Batman i zaczyna od bitki w metrze. Bardzo fajnie zrealizowanej wizualnie przede wszystkim, ale dobra. O wizualnej rzeczy już mówiliśmy. Sam Batman, czy to był według ciebie dobry wybór i czy pasuje, czy nie? Szczerze? Ja się dowiedziałem, że Robert Pattinson tam gra, jak sobie wszedłem z ciekawości w obsadę kilka dni przed filmem. Ja na przykład jak oglądałem zwiastun, to ja w ogóle nie kojarzyłem jego twarzy, jakoś nie poznałem go szczerze, ale to może dlatego, że po prostu oglądałem się w sobie jakości, tam to jest co innego. Więc naprawdę, nie wiem, jakoś nie siedziałem na bieżąco z jakby historii Batmana od 2019 roku, kiedy został obsadzony. Bo jakoś, no nie oszukuję szczerze, nie za bardzo mnie to interesowało, a wiem, że w 19 wychodziły właśnie inne filmy Marvela, które wtedy były właśnie w moim obiekcie zainteresowań. W 19 wychodził Far From Home właśnie, więc no to właśnie jakoś najbardziej było w moim jakby obiekcie tutaj zainteresowania, więc jakoś w ogóle na DC nawet nie próbowałem rzucać okiem. Dobrze, ale przejdźmy już do samego filmu. Jak sobie poradził Pattinson w filmie? Już nieważne, co było w 2019. Wiemy tyle, że wtedy nie był zbytnio akceptowany. Jak sobie w filmie poradził? Moim zdaniem świetnie. Oczywiście w moim uczuciu, ale to może być właśnie wina tego, że nie oglądałem poprzednich filmów za bardzo, to moim zdaniem mógłbym uznać spokojnie, że no mógłby, może to być nawet najlepszy Batman, jakiego dostaliśmy do tej pory. Szczerze. Tak. Naprawdę dobrze zagrał. Batmana naprawdę wspaniale. Bruce Wayne, nie wiem jak to powinno do końca wyglądać, ale mi się podoba tak jakby taka interpretacja. Więc no, moim zdaniem duży plus i 10 na 10 mógłbym skoro nie powiedzieć. No Batmana jak najbardziej zdecydowanie tak. No miał przede wszystkim zagrać takiego właśnie obrońcę, który będzie bronił tego miasta i będzie takim, no jakby nie szkujmy się koksem, no bo było przecież na przykład kilka scen, w których strzelaj do niego i nic, na przykład, nie? A jeżeli chodzi o Bruce'a Wayne'a, no to
tutaj zagrał takiego naprawdę sponiewieranego życiem. Stracił rodziców, więc ciężko też, żeby było inaczej. I to jest właśnie interpretacja taka, bo w poprzednich filmach, jak Bruce Wayne dokładniej wyglądał? No tam on był raczej po prostu jakiś taki bogacz, który po prostu tak żyje i tyle, nie? Mniej więcej no tak, tak on był obrazowany. A tutaj mamy sponiewieranego życiem gościa, który jeszcze w ogóle, chociaż Robert Pattinson tam już, nie wiem ile on ma lat, ale będzie już no, dość dorosłą osobą, wygląda jak nastolatek, mimo wszystko. Właśnie szczerze nie wiem, jakie były moje czucia. Jakby robi takie wrażenie, że jest o wiele młodszy od tamtych aktorów. Czy no Ben Affleck może nie jest aż tak jakby stary, ale jednak widać po nim trochę te lata. Znaczy sam ten Batman był, jak to powiedzieć, obszerny. On był taki w porównaniu do na przykład Bale'a albo Pattinsona, był naprawdę tak jakby gruby, nie wiem jak to określić. Znaczy on nie był gruby, był po prostu bardzo grubo zbudowany, o, w tym sensie. Więc no, po prostu to jest właśnie kwestia tego, że on właśnie przez to, że jest zbudowany tak, a nie inaczej, może wyglądać na młodszego, ale no sam właśnie Bruce Wayne też, jak bez maski, pamiętasz tą scenę, kiedy był na tym pogrzebie. Tak, tak, pamiętam, tak. No właśnie, no to jak był w tym samochodzie wtedy, no to no racja, w sumie wyglądał na taką dosyć młodą osobę. No prawda, zgadza się. Więc Bruce... jeszcze dodać można to, przypominał tego Bruce'a Wayne'a, tak? Nie odbiega jakoś bardzo, to też właśnie było w obawach fanów, że no... podobny. No nie było tak, że jakiegoś dramatu, że nie jest podobny, albo że nie spełnia jakiś tam, wiesz... Z wyglądu podobny, z charakteru inny, bo tu mamy troszeczkę innego Bruce'a Wayne'a. Bo tu jest Bruce Wayne właśnie, jak mówisz, po raz kolejny powtarzam, sponiewierany życiem, a nie taki zwyczajny bogacz. Więc Bruce'a Wayne'a zagrał świetnie. A Batman, znaczy, nie wiem, może to dziwne jakoś tak się nie bardzo przyjrzałem, jak gra Batmana. Czyli powiedziałem fakt, że no, tak musiał zagrać takiego twardziela porządnego, ale ja się nie przyglądałem zbytnio jak gra Batmana, bo dla mnie po prostu Batman. Po prostu Batman, rozumiesz? Tak, nie było trzeba się rozlewać, bo to było czuć, po prostu na przykład ta scena w metronie, no to było tak czuć, jak wychodził z tego cienia, nie? A, właśnie, naprawdę. Scena początkowa, tak, jak w ogóle sam opening Batmana, tutaj no też dodajmy do jeszcze obrazu, światła i tak dalej, no to naprawdę wyglądało właśnie, że najpierw nie ma nic widocznego, dopiero po jakichś paru sekundach on jest widoczny i wychodzi, jeszcze były te kadry właśnie, jak on idzie, no i potem ta cała bitka, no po prostu, no to opening naprawdę złoto. No i te słowa, które wzbudzają to dzisiaj chyba w fanach, takich bardzo dużych fanach Batmana, te słowa jestem zemstą. To o, chyba tak, właśnie tak jest, tak. Widziałem, słyszałem już to tyle razy, że chyba nie muszę po prostu mówić, że no ikona chyba, tak. Ikona. No i w dalszych częściach filmu oczywiście dalej jest takim porządnym koksem, twardziem, który po prostu rozwala co trzeba i tak dalej. Mi się właśnie bardzo podobało, jak były te sceny w klubie, kiedy właśnie on rozmawiał sobie z tymi ochroniarzami. To było ciekawe. Albo w ogóle sama rozmowa z pingwinem. Sama rozmowa z pingwinem też na przykład mi się bardzo podobała. O właśnie, właśnie. Szczerze, ja nie jestem jakimś fanem, więc na początku myślałem, że on tam idzie go, wiesz, wbić od razu porządnie czy coś. A to okazuje się, że on sobie, Barman sobie na herbatkę sobie przyszedł z pingwinem pogadać. No poniekąd tak, chociaż też myślałem, że go zbije. Więc to taki fajny plot twist trochę dla takich niewtajemniczonych tą serię. Czyli... Może i też dla wtajemniczonych. No cóż, czyli dobra, czyli Batman to już wiemy, że jest super, ale i jeszcze jest jedna postać, o której chciałem tak porozmawiać więcej, bo pozostałe tak parę słów powiemy. Riddler, czyli nasz antagonista. O nim chciałbym troszeczkę powiedzieć, bo nie było chyba jeszcze jego nigdzie. On jest chyba nowym antagonistą, dopiero stworzonym. Był, ale nie wiem dokładnie gdzie. Ja bardzo dużo klipów właśnie też, no właśnie między innymi na TikToku, bo to mam co chwilę, tak jakby na stronie głównej. W jakimś serialu grał, jak się nie mylę, Gotham chyba, coś takiego. Tam właśnie była taka inna interpretacja, której za bardzo nie wiem jak wyglądała, ale podobno też się dobrze przyjęła. Wiem, że Jim Carrey właśnie kiedyś grał też i Riddlera. Chyba w filmach Keatona, które się nie oglądałem, ale mogę się mylić, nie wiem dokładnie. Więc no, były już wcześniejsze interpretacje, no ale to na pewno nie były takie jak ta. Tamte stroje były właśnie takie bardzo wzorowane komiksami. Właśnie ten melonik, trój i ta laska w kształcie znaku zapytania. A, to mi o pana zagadkę chodzi. O pana zagadkę ci chodzi. Tak, tak, tak. A tutaj zobaczymy taką właśnie taką bardziej jakby kryminalistyczną postać, bo sama podobno miała historię wzorowaną tym. Historię wzorowaną Zodiakiem, takim też seryjnym zabójcą, który istniał naprawdę. Pierwsze słyszę. Właśnie też się o tym dowiedziałem dosyć niedawno, że wzorowane jest to. I sam aktor, który się w niego wcielał, Paul Dano, w ogóle podobno świetnie moim zdaniem zagrał. Tak, jakoś, nie wiem, było czuć tego psychopaty takiego od niego. Na przykład ta scena z przesłuchania w więzieniu. O wiesz, tak, krzyki, tak. Ta końcowa scena w momencie, kiedy Batman rozmawia z Riddlerem w Arkham. Tak, to była scena... Tak, no to fajne było. To była scena bardzo fajna. Ale ogólnie idę, tak ogólnie, no. No tutaj przede wszystkim szacun za to, bo no to jest antagonista taki, który mógłby istnieć
w obecnych czasach, tak naprawdę. Bo on tu wykorzystuje internet, który jest potężną bronią. No i zobacz, zaczęło się od tego, że on sobie po prostu pozbywał się ludzi, nagrywał o tym filmy, live robił i zebrał sobie grono popleczników, które było na jego zawołanie. No to taka rzecz mogłaby wydarzyć się w prawdziwym życiu. Jest to coś na te czasy akurat. Też fajne właśnie. No właśnie, co zabawne, to na przykład to, że dużo mi się przewijało właśnie filmów, gdzie było coś typu, nie wiem, Riddler przez 99% filmu, morderca, Riddler przez 1% filmu, siema moi fani, dziękuję wam za tak dobry odbiór, tak, dziękuję tak, wam tak, za 500 tak. followersów, coś takiego. Tak, taki było, no. Influencer. A, bo bym zapomniał właśnie dodać przy tym Riddlerze, że tam aktor właśnie się wcielający w jego rolę, Paul Dano, mówił o tym, że chce właśnie jak najbardziej zachować ten realizm, więc postanowił, że jakby zrobi z Riddlera, wiesz, tą właśnie, tą maskę jego, wiesz, o którą chodzi. Mhm. Jakby, żeby było jak najbardziej realistycznie oraz, wiesz, jak seryjny zabójca nie może zostawiać po sobie żadnych śladów. Więc chciał, żeby właśnie też było takie bardziej właśnie współczesne i realistyczne. I no i faktycznie się udało zachować ten realizm. To prawda, jak najbardziej. Jest, mi się wydaje, że takiego gościa można by spokojnie spotkać na ulicy. Myślę, że o pozostałych postaciach to tylko można parę słów powiedzieć, bo przede wszystkim, jeżeli chodzi o postaci, to właśnie tutaj głównie Batman i Riddler, takie postacie bardziej istotne. Znaczy, dobra, inne też były ważne, ale to były takie dwie najistotniejsze postacie. No poza tym mamy jeszcze kogo? Mamy jeszcze komisarza Gordona. Nie, porucznika Gordona. Tu jest porucznikiem, nie komisarzem, przepraszam. Który po prostu jest fajny. Po prostu. Chyba nie, tu więcej nie ma co dodać. Z postów spoko. No, taki współpracownik Batmana w sumie. Tak jest. Mamy jeszcze oczywiście Selinę, czyli Catwoman. Catwoman... O właśnie, bo byś pominął. Nie. Catwoman to jest... Zawsze Catwoman jest po prostu Catwoman. Ale tutaj ona jest bardziej, taka bardziej, nie wiem jak to powiedzieć, ale po prostu mi się podoba. Kogo jeszcze mamy? Mamy jeszcze tego bossa, Carmina Falcona. Nie wiem, czy to jest nowa postać, czy on już istniał. Szczerze tego w sumie nie wiem, bo jakoś, jeżeli chodzi o historię ogólnie kręcącą się wokół Batmana, albo tak samo jak DC, to ja tego wiem naprawdę bardzo niewiele. Tak samo jak, nie wiem, do Batmana, to wiem takie podstawowe rzeczy, tak? Że to jest Bruce Wayne, że został sierocony tam w jakimś wieku. Także no, nie wiem, odpowiedzieć na to pytanie. Ja mniej więcej też właśnie takie. No ale dobra, tutaj ten Carmine Falcon, no to, no jest okej, okay, no to jest dobra postać, ale mnie jakoś tak bardzo nie interesował. Mnie bardziej interesował oczywiście Pingwin. Ja lubiłem Pingwina, jak oglądałem sobie kiedyś Batmana, lubiłem Pingwina i szkoda mi było, bo Pingwin był raczej taką postacią troszeczkę, mogła być spoko postacią, ale troszeczkę za mało go było, mam wrażenie, tak. Właśnie tak odczuwałem trochę. Znaczy szczerze, mi jakoś go nie brakowało, myślę, że ja osobiście uważam, że dostał idealną ilość czasu na ekranie. Znaczy, mi nie chodzi o teraz film. Mi nie chodzi o teraz film, tylko ogólnie tak, ogólnie w uniwersum, że zawsze inni antagoniści byli ważniejsi od niego. A, jeżeli za to niedoceniane, tak? Tak. To masz na myśli? Tak jest, o to znaczy, mi chodzi. Ja sam w sumie nie wiem, jak bardzo miałby zostać doceniony. Znaczy, ja nie wiem, jaki jest poziom tego antagonisty, na co go stać dokładnie. Nie wiem, jaka jest jego historia, no i po prostu właśnie to, że mówiłem, do czego jest zdolny. Szczerze, nie wiem, czy jest niedoceniony, znaczy, no nie wiem, może ja tak, może mniej nie, mniej więcej ale... jak tak się szykowałem właśnie do oglądania filmu, to tak sobie też mniej więcej o tym czytałem, że właśnie, że Pingwin jest taką troszeczkę postacią niedocenioną. Tutaj jest jak najbardziej doceniony, spoko. Szkoda tylko, że, nie wiem, ja bym wolał osobiście, żeby Pingwin był od początku tym takim bossem największym, by tego Falcona nie było, wolałem, żeby był tylko Pingwin. Osobiście. Sam sobie myślałem tak na początku, że tylko on będzie do końca filmu właśnie, to będzie też właśnie tak trochę się kręciło wokół niego większość. Znaczy, no i w sumie teoretycznie tak było, więc też nie ma jakby tutaj za bardzo co narzekać na temat tego właśnie, że coś tam za mało go było, że olewali go po jakiejś części filmu. Tutaj nie, jak się pojawił, no fakt, że no ten Falcon miał być tak pokazany, Falcone, przepraszam, ten miał być pokazany właśnie, że jest ważniejszy, no ale Pingwin tutaj został jak najbardziej doceniony, no to naprawdę, no mi się Pingwin podobał po prostu. No tak, ale w sumie co do samego Pingwina, to jak ja się dowiedziałem, że po premierze zobaczyłem, że grał go Colin Farrell, to ja musiałem przetrzeć oczy i zobaczyć jeszcze raz, czy to jest aby ten sam aktor, bo naprawdę przecharakteryzować się do roli, jakby, wiesz, ten jak wygląd, no bardzo duża metamorfoza, znaczy, no pewnie charakteryzacja najpierw w świecie, ale naprawdę, no nie do poznania twarz. Zawsze jak jakiś aktor jest taki, wiesz, charakteryzowany, to się da w miarę rozpoznać, a tutaj no nawet grama z Colina nie zostało, szczerze. No nie, i ja też bym gdybym nie wiedział, to mnie pomyślał. Także no to właśnie, no, o no, właśnie, także fajne przygotowanie się do roli, fajnie to wyszło naprawdę, także
propsy dla Quarela, moim zdaniem. Tak, przygotowanie, charakteryzacja. Nie wiem, jak barwa głosu, bo ja oglądałem dubbing, więc nie wiem, jak brzmiał Coinfar jako pingwin. W sumie ja to ze zwiastunów najbardziej wiem, bo sam byłem na dubbingu, więc no. No dobrze. No to nie wiem, czy jest jeszcze jakaś postać, której warto było poświęcić chwilę? Mi się wydaje, że nie. W sumie nie. Znaczy, no kobieta koc. Właśnie też, właśnie o to do tego, że czytałeś tam, że pingwin jest tak trochę niedoceniony, to ja wyczytałem natomiast, że to ta Catwoman, którą dostaliśmy od Zoe Kravitz, to podobno najlepsza kobieta kot, jaką zobaczyliśmy na ekranie. I szczerze, tego też nie wiem, bo nie wiem, jak to wyglądało wcześniej, ani w innych jakby seriach, więc też się nie wypowiem, ale mi też się właśnie podoba taka interpretacja. Mi też, jak najbardziej. I taki jakby samotniczki, więc no, fajnie też zrobione, fajnie. Bo tyle, ile ja się orientuję, to Catwoman po prostu była kobietą towarzyszką. Tak po prostu. A tutaj to nie jest kobieta towarzyszka, to jest po prostu postać kolejna. Postać, która też jest, istnieje. Coś tam o niej jest. No, tak samo w ogóle ten taki trochę nietypowy strój. Ja na przykład myślałem, taki trochę mały żart ze strony Matarisa z tym kostiumem, no bo ta maska, tak kominiarka. Tak, taka ta maska, jest, no. Dziwnie zacznie wyglądała. Ja jakoś to dzisiaj jakoś nie dociera do mnie, że to dziwnie to po prostu wyglądało, bo ja jestem przyzwyczajony do tej takiej lateksowej maski z goglami. Jakoś o, tak, tak, lubię tak, ten tak, tak. No ona jest fajna i spodziewałem się, że też będzie, ale nie jest źle. No nie jest, nie jest. Jest naprawdę, mimo wszystko jest dalej fajnie napisana postać. Tak, fajnie napisana postać. Cóż, mamy fajnie napisane postacie. Czy fajnie mamy napisany całą tutaj akcję, która się dzieje? Ogólnie no plan, idea, żeby tutaj zrobić wszystko to, co chciał zrobić, czyli po prostu zlikwidować wszystkie osoby, które nie powinny być przy władzy, a jak nie, to zniszczę miasto. Czy to był w ogóle dobry plan? Szczerze, jedyne, czego właśnie odczekuję, żeby film mi się podobał i żeby plan był dobry, to, że jakby antagonista zawsze ma 15 asów w rękawie i to właśnie, to jest jedyne, czego oczekuję i to właśnie dostałem, że jakby, wiesz, Batman przychodzi, mówi, że go przejrzał, to jest takie, o Jezu, to miałem to zaplanowane faktycznie, ale obczaj to i zalewa woda całe. Tak, to było niespodziewane. Ja się w trakcie filmu bardzo byłem zaskoczony. Nie spodziewałem się kompletnie takiego czegoś. Ja osobiście myślałem, że dobra, zostanie zamknięty i że tu się film zakończy, prawdopodobnie. No że właśnie, to jest właśnie było odczucie z tego, że wiesz, że film się zaraz zakończy, że no, nie było w ogóle scen, które były w zwiastunie, na przykład w moim wiesz, odczuciu. I tak nagle, wiesz, tylko zaczyna śpiewać Ave Maria, nie? Tak, to było fajne. Wybuchać, tutaj szacun do aktora, tak, bo tak. Ładnie coś śpiewał. To właśnie taki aktor stworzony moim zdaniem dla kryminałów, naprawdę, bardzo fajnie gra. No i nagle tutaj mamy zalane miasto zniszczone i finalnie wychodzi na to, że Batman coś z tego zrozumiał. Także ja osobiście uważam, że to był dobry plan. Był przemyślany od początku do końca, były plany awaryjne. Przede wszystkim to zadanie tutaj. No i też to zebranie właśnie na tych wszystkich ludzi, co też było takim raczej rzeczą niespodziewaną, że on nagle sobie popyczników zebrał i oni tam będą działać. Także dobry plan. Dobra, myślę, że o planie już możemy zakończyć i chyba w ogóle możemy już zakończyć. Może tak ogólnie właśnie jakieś takie nasze wrażenia już teraz zacznijmy zbierać. Jak dla mnie film naprawdę fajny. No, nie jest to klimat, który ja bym na co dzień oglądał, bo ja po prostu takich filmów tak nie za bardzo lubię, ale nie uważam też, że to są filmy złe. I tutaj dostaliśmy ten mrok tak bardzo dobrze podany. Ten film jest dobry pod względami właśnie wizualnymi, pod względami fabularnymi też. Ciężko mi się znaleźć tu coś, do czego bym się doczepił. Jedynie no to, że Carmen Falcone był według mnie niepotrzebny pojąć więcej pingwina, ale tak poza tym to ja nie mam się do czego doczepić. Spoko. Nie oglądam tego filmu na co dzień, tak jak mówię, ale nie żałuję tego, że do kina poszedłem. Właśnie myślę, że ten Falcone był tak trochę potrzebny do domknięcia wątku Catwoman, żeby tak nie było za bardzo pusto w jej historii trochę w tym filmie, więc myślę, chyba że to właśnie tak. Też do tego mogło chyba być. Chyba po to po prostu. A to do moich wrażeń to tak, na pewno film mi się bardzo podobał, naprawdę żałowałbym chyba, że nie poszedłem, bo w ogóle nie miałem się nie wybierać, jakoś nie jestem z jakimś wielkim zwolennikiem DC, więc no bałem się trochę i szczerze, bałem się, że nie będę zawiedziony, że wyjdę, że żałowałem, że wykorzystałem bilet, no, że po prostu zapłaciłem. I że będę rozczarowany. Ale co do wrażeń, to naprawdę bardzo fajny klimat. Lubię właśnie takie rzeczy. Bardzo mi się podobał przebieg fabuły, nie nudziła. Była w miarę spójna, no poza tym słyszałem właśnie, że niektórzy ludzie potrafili w kinie niektóre zagadki związać szybciej niż Batman. No ale jednak, jak było wspomniane na początku filmu, że on jest bohaterem tam przez 2 lata, tak? On właśnie nazywa tą swoją działalność. On właśnie tą swoją działalność nazywa tam, wiesz, jak to tam było, że projekt Gotham. Drugi, nie? Że właśnie było powiedziane, że on tam działa 2 lata.
i tak dalej. Ale tak, na pewno klimat dobry, niesamowicie dobrze zbudowany, ty gofam wiecznie w deszczu, takie ciemne, mroczne. Mimo, że jakoś w poprzednich filmach to do mnie nie przemawiało, ani jak widziałem tam jakieś panele z komiksów, takie strasznie szare i monotonne, aż tak się nie chce patrzeć. Tak tutaj też tak było, ale to było tak bardzo jakby podsycone, był jakby klimat, takie kolory były ciepłe, ale jednocześnie czuć było zimno przez ten deszcz i tą ciemnicę, więc no bardzo dobrze zbudowany klimat. Muzyka też wspaniała, naprawdę ja sobie teraz w sumie czasami sobie odpalam piosenkę Something in the Way. Tak, Something in the Way, chyba naprawdę... główna piosenka z soundtracku. Tak, właśnie ten moment, gdy Batman jechał na tym, na motorze. Tak, wiesz, bardzo ładna, bardzo wpada w ucho. Tak, no właśnie dlatego teraz czasami bardzo często na głośnikach u mnie w domu leci. Więc no naprawdę film strasznie jakby... potrafi do siebie przyciągnąć widzów, z Marvela nawet, bo bardzo dużo osób, które na przykład paliło No Way Home, że nie, no to jest najlepszy film na świecie, nic nie zmieni mojego zdania, potrafiły zmienić zdanie po Batmanie i szczerze... Znaczy przede myślę, wszystkim, że Batman... czekaj, znaczy chyba chciałeś to właśnie powiedzieć, więc sorry. Czy uważasz, że Batman będzie lepszy od No Way Home? Właśnie szczerze, chciałbym powiedzieć, że to ciężkie zdanie, ale no tak... Nie będę oszukiwał, mimo że jestem bardzo największym fanem Spidermana, za jakiego ja siebie uważam. Tak, jesteś wielkim fanem Spidermana i to ty mnie ściągnąłeś na No Way Home, dzięki temu pobiłem Marvela. I wielokrotnie w naszych rozmowach chwaliłeś No Way Home, wielokrotnie, aż do teraz. Tak, tu jednak muszę dać dużego plusa za fabułę Batmanowi, naprawdę, no bo jednak ta fabuła nie była naprawdę prosta, tak jak w No Way Home. No jednak nie oszukując, no nie owijając bawełnę, w No Way Home w bardzo dużej mierze grała część nostalgia i fanserwis. Tylko no jednak ja wychodzę z takiego założenia, że jeżeli fanserwis jest dobrze zrobiony, niezbyt przesadzony i jest dla fanów, to jak najbardziej nie ma z tym problemu. Na przykład powrót starych antagonistów, no niby fanserwis, ale no ja osobiście nie widzę nikogo innego w roli Goblina, Doc Oka. W roli Elektro może bym kogoś znalazł, ale jednak Jamie Foxx przede wszystkim pasował. Fakt tego, że oni nie wzięli się znikąd. O to chodzi. No tak. To też nie chodzi o samo to wzięcie aktorów. Chodzi o to, że oni byli z jakiegoś konkretnego powodu. Można tu też zahaczyć o epizod 9 Gwiezdnych Wojen, którym my nie mieliśmy okazji o nim rozmawiać, bo my się wtedy nie znaliśmy w ogóle, jak epizod 9 wychodził. Ale jeżeli by ktoś z was chciał, żebyśmy trochę o Gwiezdnych Wojnach pogadali, to napiszcie komentarz, chętnie pogadamy. I właśnie jak zahaczając o tutaj Marvela i Gwiezdne Wojny, coś zaraz powiem, ale dokończ sobie najpierw swoje zdanie. Batman czy No Way Home? Więc tak, na pewno plus idzie do Batmana za fabułę. Jeżeli chodzi o mój poziom, jak to powiedzieć, bycia zadowolonym z filmu, no to jednak obydwu się cieszyłem, ale jednak z No Way Home wyszedłem z tak pulsującym sercem, że naprawdę, no ja musiałem przez 2 tygodnie, czy tam nawet 2 miesiące, szczerze, dochodzić do siebie i dopóki nie zobaczyłem klipu w internecie z 3 pająkami, no to nie wierzyłem, że to się naprawdę stało. To było jakoś naprawdę, to było takie ten na jawie strasznie, to jakoś tak nie docierało, że to się stało naprawdę, że oni tam naprawdę byli we trójkę na jednym ekranie, więc musiałem iść na film drugi raz, żeby się z tym oswoić i naprawdę, no, no jestem bardzo zadowolony, ale teraz no jednak jest tak, że zawsze po filmie, po jakimś czasie dopiero widzisz jego wady. Tak samo było z Batmanem, każdy uważał, że bardzo wspaniały film, mega. No ale jednak widać, takie małe wady powoli wychodzą, jak już wiesz, ten poziom jakby hype'u opada i jesteś jakby skłonny zobaczyć wady. Emocje opadają i patrzysz na to chłodno. Tak, właśnie. Tak samo było z No Way Home. Dla mnie No Way Home z automatu, jak wyszedłem z sali kinowej, najlepszy film, jaki oglądałem w życiu. I szczerze, w sumie dalej się trzymam tego zdania, no bo jednak nigdy nie przeżyłem czegoś takiego, jeżeli chodzi o kawałek sklejonego montażu. No to jednak wiesz, no żeby wzbudzić filmem emocje nie jest ciężko, ale... No też nie jest łatwo, więc... I tak samo miałeś też z Batmanem, że teraz już powoli coraz chłodniej do niego podchodzisz, widzisz różne wady. Z No Way Home tak samo. Więc finalnie jaka jest twoja odpowiedź? No Way Home jednak. No Spider-Manem mam styczność od dzieciństwa, więc nigdy zdania nie zmienię. Więc No Way Home. Po prostu. No tak, Way Home. Tak, po prostu No Way Home. Ja też No Way Home, no po prostu wtedy właśnie Marvel mnie kupił. Dobrze, ale dlaczego ja mówię o Marvelu i Gwiezdnych Wojnach? Ponieważ my też sobie prywatnie przeprowadzaliśmy pewną rozmowę na temat tego, że tak, MCU to jest najlepiej moim zdaniem zorganizowane i zbudowane uniwersum filmowe. Przepraszam, mimo że jestem wielkim fanem Gwiezdnych Wojen, MCU bije Gwiezdne Wojny na głowę, ale Gwiezdne Wojny są na bardzo dobrej drodze, żeby też takie uniwersum zbudować. I dlaczego w ogóle o tym mówię? Dlatego, że fakt, nie jestem jakimś wielkim fan DC, ale ja wielokrotnie widziałem właśnie po prostu, że DC wstawia losowo filmy związane ze swoimi komiksami, ale nie ma to jakiegoś ładu i składu, który ma właśnie Marvel. I
Dlatego moim zdaniem powinno powstać właśnie coś na wzór MCU, czyli takie właśnie jakieś konkretne uniwersum, w ramach którego by się działy te filmy. I może się mylę, ale wydaje mi się, że Batman ten byłby dobrym pierwszym filmem, punktem wyjścia takiego uniwersum. Ja osobiście tak uważam, ale tak sobie, tak jak teraz o tym mówiłeś, tak sobie zdałem sprawę, że jedno uniwersum w DC dalej się toczy. I ogólnie na przykład tak jak wychodzi teraz Flash, który już był wielokrotnie przekładany, tak samo jest przełożony teraz na 2023 rok. Zresztą właśnie w 2023 będzie bardzo dużo filmów DC, takich jak Aquaman, właśnie Flash czy Black Adam. To idzie jednym ciągiem właśnie i tak jakby to się coś tworzy. Ale właśnie myślę, że Batman byłby takim dobrym początkiem na przykład, no nie wiem, no nie znam się za bardzo na tym, ale myślę, że to byłby naprawdę dobry potencjał teraz na zbudowanie takiego nowego, stałego uniwersum. No ale na razie na przykład właśnie idzie jeszcze póki co w miarę dobrze, przynajmniej nie wiem, nie oglądam za bardzo, ale... To jest po prostu taka nasza luźna myśl. I jeszcze w międzyczasie mi się przypomniało tutaj w kwestii naszego tutaj, że mógłby być dobrym początkiem właśnie uniwersum Batman. Pamiętaj też zasadniczą rzecz. Na samym końcu Reader rozmawia z kimś w więzieniu. Jeszcze w ogóle tak zapytam, jak myślisz, kto to jest? Bo my, widzowie, właśnie w trakcie rozmów mieliśmy dwie opcje. Mieliśmy dwie opcje, kto to może być. I właśnie, to jest taka strasznie zagwozdka, bo ludzie się teraz na internecie przekłócają, jednak dalej większość stoi zdecydowanie przy Jokerze. Jak na przykład a ty za kim stałeś? Ty za kim stałeś? Ja jestem dalej za Two-Face'em. Ja tam widzę Two-Face'a. A ja właśnie jestem za Jokerem. Ja widzę Jokera, znaczy nie, ja słyszę Jokera. Ja słyszę śmiech Jokera. I przede wszystkim... Ja widzę twarz. Bo ja na przykład, jeżeli miałbym taki uniwersum powstać, ja nie wyobrażam sobie, żeby miało w nim nie być Jokera. On musi być w tym uniwersum. Jeżeli takie powstało. Musi być Joker. Więc dlatego ja bym wolał, żeby to był Joker. Właśnie tak sobie teraz pomyślę na chłodno i teoretycznie tak. Nie wiem jak jest, ale stawiam, że nie. Ale tak, z tego co wiem, tam właśnie siedziałem w tym więzieniu, siedziały dosyć takie bardzo psychiczne osoby, co też można wywnioskować po tym, że tak jak i Riddler, tak samo właśnie ta postać, którą widzieliśmy na końcu filmu, śmieją się jak psychopaci najzwyczajniej to w świecie. Prawda. A z tego co chyba wiem, Two-Face nie był jakimś psychopatą, był właśnie bardzo inteligentną osobą. Two-Face był inteligentny, no i jako, że wiesz, używał monety, on bardzo też właśnie myślał nad swoimi decyzjami. Właśnie, więc schylałbym się właśnie teraz tak myślę bardziej ku Jokerze, Jokerowi, tak. Ale jednak no widzę jakby, jak wtedy siedziałem w kinie, specjalnie aż się przybliżyłem, jakby tak przechyliłem się na fotelu, żeby zobaczyć dokładnie, co tam jest. I jakoś, no nie wiem, no jak tak trochę bardziej schylał się ku tej kracie w drzwiach do celi, to nie no, ja tam widzę, dalej tam widzę Two-Face'a, jakoś tak siedzi mi to w głowie. A ja tam słyszę Jokera, ja tam go słyszę. Ale ten śmiech jednak mówi tak trochę swoje. I w sumie fani, bo też właśnie to ostatnio widziałem, bardzo liczą na jednego aktora, którego było można widzieć w Eternalsach, który grał, nie pamiętam się dokładnie imienia, trochę tego, do tego się nie przygotowałem, ale z Eternalsów w sumie tak sobie teraz pomyśleć, to mało pamiętam, ale wiem, że jest tam taki aktor, który grał taką jedną, jakby jednego Eternala, który mógł jakby manipulować umysłem, jak się nie mylę. I właśnie fani bardzo chcieliby tego aktora jako Jokera, plus fakt, że tam aktor był na czerwonym dywanie na premierze Batmana, więc no tak trochę to podsyca wszystko. Więc może coś z tego wyjść, więc to bardzo oby coś idzie z tego w stronę wyszło. Tego, że to będzie Joker właśnie. Oby, bo ja sobie nie wyobrażam, żeby miał nie być Jokera, po prostu Joker musi być, po prostu. Najbardziej znany antagonista Batmana. Główny antagonista, jak to się mówiło, arcywróg, arcywróg, o właśnie, to jest dobre określenie. Tak samo jak Zielony Goblin w Marvelu. Tak. Spider-Man, Zielony Goblin, w sensie, dobra, są inni też, ale Goblin. Po prostu musi być Goblin. Wiadomo. No dobrze. I myślę, że chyba powiedzieliśmy wszystko, a nawet i więcej. Także cóż widzowie, to już będzie na tyle w tym filmie. Jeżeli wam się spodobało, to zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał. Nie wiem, czy tam Adidas masz co udostępnić, jakieś swoje social media. Ostatnio miałeś kanał, ale czy ten kanał żyje, to nie wiem. Stawiam takie rzeczy bardziej hobbystycznie, jak mi się chce, albo jak po prostu chcę sobie zostawić coś na pamiątkę. Żeby tak po prostu, wiesz, mieć coś, jakby, żeby wrócić i obejrzeć, więc jakby ja tam jakichś takich ogólnych treści nie publikuję na kanale, ale może niedługo coś tam może zaistnieć, ale to jeszcze myślę, że długa droga i na razie po prostu nie mam czasu ani chęci do tego, więc póki to będę tworzył z tobą, no to jest pewne. Tak jest. A my się widzowie, że już niedługo więcej Adiego zobaczycie niż w samych recenzjach. Są pewne pomysły, ale to postawimy wam jeszcze w sferze niespodzianki. No i w takim razie żegnamy się. Także trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć. Koniec jest nowym początkiem.